czy chrześcijanin może walczyć? Czy powinien bronić swojego kraju? A co z obroną własną? A co z tekstem, który wypowiedział Pan Jezus o nastawianiu drugiego policzka? To wszystko już za chwilę. Witam Państwa w Krakowie i przed ekranami Waszych komputerów. Dzisiaj odbędzie się pierwsze spotkanie z serii Co mówi Biblia? Kontrowersje chrześcijańskie. Spotkanie to jest związane z najnowszym filmem Mela Gibsona Przełęcz ocalonych, do którego obejrzenia serdecznie Państwa zapraszam. Tak się składa, że 11 listopada, kiedy było nasze święto narodowe, zapytaliśmy się Krakowian, co sądzą na temat obrony koniecznej, na temat walki chrześcijan w czasie wojny, w związku z tym, że chrześcijanie mają również pewne przykazania, nie zabijaj. Jak się chrześcijanie powinni wtedy zachować? Chciałbym Państwa zaprosić teraz do obejrzenia naszej pierwszej sądy. Chrześcijanin nie powinien brać udziału w wojnie pod warunkiem tylko i wyłącznie, że broni siebie. Tak jak gospodarz broni, czy człowiek własnego podwórka, jeżeli jest napadany. Uważam, że chrześcijanin ma obowiązek bronić swojej ojczyzny, jeżeli ona jest gwałcona i napadana, swojego narodu, czyli swojej rodziny, swojej tożsamości, ale tylko w wypadku ataku wroga. Myślę, jeżeli jest to wojna w słusznej sprawie, o jakieś słuszne wartości, tak jak na przykład o wolność ojczyzny, to jak najbardziej. W zależności od tego, czy jest to dla dobra większości i w słusznej sprawie. Jeżeli dotyczy to obrony swojej ojczyzny, swojego narodu i przede wszystkim swojej rodziny, to tak. Ale no nie ofensywnej. I na pewno w wojnie obronnej to nie podlega dyskusji. Natomiast istnieje jeszcze coś takiego jak wojny prewencyjne, które są też formą wojny obronnej. Oczywiście Ewangelia tutaj jest jednoznaczna, nie mówiąc o dekalogu. Natomiast o wszystkim zawsze i o każdej ludzkiej postawie decyduje sytuacja. Ja osobiście nie widzę w tym problemu, ponieważ uważam, że obrona swojego kraju jest obowiązkiem każdego człowieka. Może nie obowiązkiem. Każdy człowiek powinien mieć możliwość obrony swojego kraju. Jeżeli Polska jest, kraj jest w zagrożeniu, to powinien brać udział, bo spełnia swój obywatelski obowiązek. Ja uważam, że powinien, bo to jest patriotyzm. A poza tym trzeba wiedzieć taką rzecz, że jeśli my jesteśmy udziałowcem wywołania wojny, nie popieram, tak nie powinno być. Nie ma takiej platformy, żeby nie można się było porozumieć. Ale jeśli ktoś na nas napadł, to trudno, żeby normalnie ktoś powiedział, ja nie biorę udziału, niech robią co chcą. Ja uważam, że tak, bo to jest jakby taki jeden z obowiązków chrześcijanina i uważam, że tak powinno być. I każdy człowiek, który ma tam jakieś swoje wartości, czyli chrześcijanin, który powinien mieć wartości takie wyższe, to tak uważam, że powinien brać udział w wojnie. Wydaje mi się, że tak. Oczywiście w wojnie chrześcijanin może w różnych funkcjach występować. Może to już jego moralna decyzja, czy będzie chciał, w jaki sposób będzie czynnie brał udział w tej wojnie, ale na pewno uważam, że jeśli chodzi o obronność swojego kraju, rodziny, narodu, jak najbardziej powinien. Uważam, że tak. Bo jeżeli on jest obywatelem swojego kraju, on ma bronić swój kraj, jeżeli coś tam stało. Tak? Tak. Well, I don't think no one should do this because, like, generally, not just one type of people in the whole world, but everyone in the whole world shouldn't use weapons or kill each other, because this is not our purpose in life.
Myślę, że nie powinien, natomiast jeżeli jest to wojna, której on sam nie wywołał i musi bronić swojego domu i swojej rodziny, no to wtedy nie ma wyjścia i wtedy powinien. Nazywam się Paweł Szkołut. Chciałbym zaprosić naszego gościa, pastora Marka Rakowskiego, do dyskusji. Paweł Szkołut jest doktorem archeologii. Brał udział w wielu programach badawczych i wykopaliskach na Bliskim Wschodzie. Jego artykuły pojawiały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Specjalizuje się w archeologii biblijnej. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym dziś sam jest wykładowcą. Przez 5 lat mieszkał w krajach skandynawskich, mówi w 8 językach. Od ponad 20 lat jest nauczycielem norweskiego i duńskiego. Interesuje się teologią, sztuką i podróżowaniem. Marek Rakowski jest sekretarzem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Rocznie przemierza około 50 tysięcy kilometrów, w całym kraju opowiadając o Bogu. Mieszka w Warszawie i w Krakowie, gdzie zakładał jeden z kościołów adwentystycznych. Od 10 lat jest certyfikowanym doradcą rodzinnym. Razem z żoną prowadzi zajęcia i terapię dla małżeństw. Jego hobby to podróżowanie i kolekcjonowanie przewodników. Marku, Jezus Chrystus powiedział takie słynne zdanie w kazaniu na górze. Nie stawiajcie oporu złemu. Jeżeli ktoś chce cię uderzyć w lewy policzek, to nastaw mu prawy. Jak więc zachował ty byś się, czy jak się powinien zachować chrześcijanin w sytuacji, kiedy ktoś jest wojna czy nie wojna, i ktoś atakuje ciebie, czy twoją rodzinę, twoją żonę? Pytanie dosyć trudne. I trudne, i łatwe zarazem, dlatego że oczywiście pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to oczywiście będę bronił. Ale ponieważ pytanie jest dosyć teoretyczne, dlatego że nie znam szczegółów. Należałoby zadać sobie pytanie, jakie to są okoliczności. Rzeczywiście, czy to jest wojna? Tak jak czy to są czasy pokojowe? Sytuacja, tak? Dokładnie. Jak jeden z dokładnie. Rozmówców, tak. Jest to pytanie, jacy to są napastnicy, czy posiadają broń, ilu ich jest, czy mam możliwość ucieczki, czy jest jakaś możliwość w ogóle wezwania pomocy. Różnie to może wyglądać. No to jest takie teoretyzowanie. To jest teoretyzowanie, ale oczywiście przychylamy się zawsze tam do jakiejś odpowiedzi w tą czy inną. Zadałeś pytanie dotyczące nadstawiania policzka. Ja nie sądzę, ażeby... To jest metafora oczywiście. Jest to pewna metafora, ale jednak pewna idea jest tutaj zawarta. Nie sądzę, biorąc pod uwagę też kontekst wypowiedzi Pana Jezusa, żeby to była zachęta do tego, że chrześcijanin ma być jakimś takim naiwniakiem. To wezwanie do nastawienia drugiego policzka, moim zdaniem, związane jest z taką radą, ażeby nie mścić się, aby nie było w nas żądzy odwetu. Prawda? Natomiast jak byśmy się zachowali w danej sytuacji, no trudno powiedzieć, łatwo teoretyzować. Na pewno jako chrześcijanin pierwsza myśl to byłaby: Panie, ratuj. Tak, Boże, tak. Pomóż. Mhm. Czyli walka duchowa, prawda? Też wezwanie do Boga. Oczywiście to jest pierwsza rzecz, którą należy czynić. Dobrze, ale jak jeszcze, przypuśćmy, jest wojna. No, nikomu oczywiście nie życzymy sobie, żeby tak było. I otrzymujemy powołanie do wojska, tak? I co robić wtedy, tak? Desmond Doss, bohater, miał możliwość nie pójścia do wojska, prawda? Miał taką, ale stwierdził, że jest patriotą i pójdzie. Więc i zrobił wspaniały bohaterski czyn. Więc co może chrześcijanin w takim razie, który pójdzie do wojska, pójdzie na wojnę, czy może brać przykład z Desmonda Dossa? No, chrześcijanin przede wszystkim powinien działać i postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Oczywiście to sumienie jego, jeżeli jest chrześcijaninem, powinno być regulowane przez Pismo Święte, przez Biblię i na pewno jego zrozumienie Biblii. My będziemy za chwilę o tym mówić w refleksji, co Pismo Święte na ten temat mówi, czy w ogóle mówi, ale na pewno jest coś takiego właśnie jak sumienie kształtowane przez Pismo Święte w przypadku chrześcijanina, bo są przecież różne inne wyznania, które też mają swoje stanowiska odnośnie wojny. I ciekawa jest rzecz, że demokratyczne państwo prawa generalnie respektuje ten wątek. Może za chwilę o tym powiemy, jeżeli będzie okazja.
ponieważ jest coś takiego, no zresztą Desmond Doss tak. Najlepszym przykładem, Consensus Objector. I tutaj no, mogą być różne warianty, bo dlatego, że w związku z filmem wiele się mówi na temat pacyfizmu. Ja nie uważam, że Desmond Doss był pacyfistą, bo poszedł do wojska, zgłosił się do armii. Znaczy był to rodzaj pacyfizmu, ale nie był radykalny. I w pewnym momencie Desmond Doss sam nawet powiedział, że on jest tym objectorem współpracującym, czyli bierze udział w pewnych formach, no nie wiem, no walki. Nie tak. Może na tej pierwszej linii frontu. No, znaczy był na pierwszej linii frontu, ale tak. bez zaangażowania się bezpośrednio. Nie zabijał, to jest ważne. On ratował, prawda? Dokładnie. Ratował. Ale są różne opcje tego pacyfizmu, prawda? Jest nawet taki pacyfizm, już nie tylko polegający na tym, że nie noszę broni, że w ogóle nie idę do wojska, ale nawet nie oddaję honoru w fladze państwowej. Tak. Nie wstaje przy graniu hymnu państwowego. I powiem tak, nie zgadzając się z tym osobiście, to jest mój pogląd, ale mimo wszystko są tacy ludzie i również powinni mieć swoje prawa do tego, ażeby w obronie swojego sumienia występować i żyć zgodnie z tym, co im mówi. A co z patriotyzmem w takim razie? To znaczy patriotyzmem? No jeżeli... Czy na przykład mowa służby wojskowej jakby zaprzecza patriotyzmowi, tak? Bo Desmond Doss był patriotą, on stwierdził, że musi walczyć, chociaż nie chciał zabijać, nie zabijał. On sam nie wiedział, prawda, że będzie takim stanie się bohaterem, który uratuje tylu ludzi. Ja bym nie łączył patriotyzmu tylko z walką. No w końcu większa część, może nie większa część, ale przynajmniej nasza ostatnia historia to nie tylko wojny, ale żyjemy no w miarę stabilnym pokoju i można być patriotą, nie walcząc. Znaczy ja mówię w sytuacji, kiedy, no bo można obecnie, prawda, nie iść do wojska, bo są różne służby zastępcze, tak, i to państwo prawa honoruje, ale w sytuacji właśnie zagrożenia, mi chodzi o taką sytuację skrajną, jak II wojna światowa, prawda, czy różne konflikty, czy wtedy, no bo poza tym, Marku, no w wojsku się nie tylko przecież bierze udział w strzelaniu, tak, przecież jest tyle formacji, tak jak Desmond Doss był sanitariuszem, przez są radiotelegrafiści, tak logistykę, tak przecież nie trzeba od razu brać broni do ręki i zabijać, prawda? Znowu związane jest to z prawodawstwem państwowym. No, na przykład u nas Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, artykuł 85, trzeci ustęp. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie. No, trzeba by teraz sięgnąć po ustawę, ale już sam ten zapis konstytucyjny świadczy, że można inaczej, że nie trzeba iść koniecznie do wojska. Wydaje mi się, ja nie jestem jurystą, nie jestem prawnikiem, a szczególnie od spraw wojska, ale przeglądając tam różne ustawy, myślę, że stoimy troszkę o krok do tyłu w stosunku do praw, które miał Desmond Doss w Stanach Zjednoczonych, bo tam chociaż miał problemy oczywiście spore, ale w końcu ostateczny organ zadecydował, że może nawet to jego przeszkolenie wojskowe na sanitariusza może zostać zaliczone bez brania broni do ręki. Prawdopodobnie w naszym kraju takiej możliwości nie ma. Jest możliwość odsłużenia służby wojskowej lub sprawowania tej służby wojskowej w jakiś inny sposób, w warunkach pokojowych. Nie wiem, co by było w czasie wojny, ale myślę, że zadaniem państwa prawa, jurystów, jeżeli to jest państwo prawa, jeżeli to jest demokratyczne państwo prawa, bo nie mówimy w tej chwili o jakichś reżimach, może wspomnę o tym później, ale w demokratycznym państwie prawa uważam, że władze państwowe czy prawodawcy powinni iść w takim kierunku, żeby jednak iść na rękę osobom, które są w tym konflikcie sumienia. I mogą być, jak Doss pokazał, naprawdę wspaniałymi patriotami. Ja to może nawiążę do tej sondy jeszcze, jeśli mogę. Właściwie według tej sondy większość osób deklarowała się jako chrześcijanie i większość z nich uważa, że udział w tak zwanej wojnie sprawiedliwej czy obronnej jest uzasadniony. I nie wiem, czy to było celowe, czy tak akurat wyszło osobom, które prowadziły sondę, ale jedyna para, która sprzeciwiła się wojnie i wyraziła pacyfistyczne stanowisko, to była para zagraniczna. Ciekawe dosyć. Natomiast jeśli chodzi o
tą kwestię tych wojen. Podczas premiery filmu w Warszawie, premiery prasowej, w panelu dyskusyjnym brał udział między innymi ksiądz katolicki, przedstawiciel BOR-u, no i przedstawiciel Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, którego Desmond Doss był członkiem. I tam bardzo padła ciekawa wypowiedź księdza katolickiego, który powiedział, że Kościół katolicki w swojej teologii odszedł już od idei tak zwanych wojen sprawiedliwych. Nie ma wojen sprawiedliwych. To jest bardzo ciekawe. Natomiast rzeczywiście zastąpione to zostało ideą wojny obronnej. No i tu należałoby sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście istnieją takie stuprocentowe wojny obronne. Bo ja, pamiętając ostatnią historię, to pamiętam, że nasi sąsiedzi ze wschodu bardzo chętnie przychodzili z braterską pomocą, prawda? Ostatnie zajęcie Krymu właściwie było uzasadnione przez Putina faktem, że to jest w celach obronnych. Zabezpieczenie interesów ojczyzny, którą jest Rosja. A więc no, wydaje mi się, że z tymi wojnami obronnymi też czasami należy zadać sobie wielki znak zapytania. Zresztą oficer BOR-u też mówił, emerytowany już, że brał udział w tych misjach w Pakistanie, w Iraku, Afganistanie. I co się okazało, że ci ludzie tam mieszkający, zwykli, cywile, oni po prostu chcą mieć spokój, oni pragną pokoju i dla nich on odczuwał to, chociaż był przedstawicielem misji, wypełniał swój jakiś tam patriotyczny obowiązek, on czuł, że jesteśmy tam agresorami, że zakłócamy tym ludziom tak naprawdę ten spokój, ingerujemy w ich kulturę, ich zwyczaje i tak dalej. Więc jest to problem. Tak, jest to problem. A co sądzisz o sztukach walki? Sztuki walki. To znaczy chodzi o... Tak, czy osoba, która no, jest chrześcijaninem, czy wyznaje wartości takie właśnie związane z pacyfizmem, powinna uczyć się sztuk walki w różnych celach? Ja myślę, że dopuszczałbym, oczywiście to jest moje zdanie, powiem od razu, nie widzę w Piśmie Świętym jakiegoś uzasadnienia na tak albo nie. Natomiast no, nawiązując nawet do pierwszego pytania, w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest zagrożone życie mojej rodziny, może nawet warto byłoby poznać parę chwytów aby samoobrony, ażeby obezwładnić przeciwnika. I nawet zachęca się dzisiaj w różnych też zawodach, czy w różnych miejscach, kobiety szczególnie, aby ćwiczyły, aby się po prostu broniły. Oczywiście, kiedy wejdziemy głębiej w to wszystko, to jest no, kwestia granicy. Czy rzeczywiście ja trenuję w celach samoobrony, czy na przykład mnie to w jakiś sposób pobudza, podnieca do agresji. Są pewne sztuki walki, szczególnie wschodnie, które mogą kolidować z chrześcijańskim poglądem na życie, bo one są związane z pewnymi filozoficznymi światopoglądami, z pewnymi technikami medytacji, no, które po prostu są sprzeczne z chrześcijaństwem. No, myślę, że tutaj po prostu każdy musi podjąć decyzję w swoim sumieniu. Ale nie przekreślałbym idei samoobrony. Tutaj mówiłeś o sztukach, o myśli wschodniej. Przypomniał mi się taki cytat z Sun Tzu, taki myśliciel chiński, który napisał słynną książkę Sztuka Wojny. I on powiedział takie zdanie, że nie jest największym osiągnięciem nawet pokonanie wroga w 100 bitwach. Największym osiągnięciem jest pokonanie bez walki. Czyli walka, czyli duchowość, tak? I o tym za chwilę powiem. Jeszcze na koniec. Czy chciałbyś żyć w kraju, gdzie nie ma armii, gdzie nie ma policji, gdzie nie ma... W takim kraju typowo pacyfistycznym. Bez aparatu przymusu. To aparatu przymusu, tak. Chciałbym żyć w takim kraju, bo to oznaczałoby, że te rzeczy są niepotrzebne. Ale jest to kraj dosyć utopijny w naszych warunkach. Chociaż wiem, że taki kraj i takie królestwo kiedyś nadejdzie. Ale też o tym za chwilę. Dziękuję bardzo. Zwracam się do Państwa. Może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do naszego rozmówcy? Przykazanie, z powodu którego Desmond Doss nie wziął karabinu do ręki, to było przykazanie nie zabijaj. Wiem, że są ludzie, którzy traktują słowo zabijaj jako niedoskonałe tłumaczenie i w oryginale funkcjonowało to jako nie morduj. Jak się pastor stosunkuje do takiego stwierdzenia? Tak, znam ten pogląd i właściwie sprawdzałem to kiedyś nawet u pewnego hebraisty, który zna języki hebrajskie. Rzeczywiście przykazanie nie zabijaj
może oznaczać również nie morduj, ale są to synonimy. Można tłumaczyć tak i tak. I nie ma jakiejś takiej zdecydowanie jasnej, mocnej, biblijnej przesłanki, żeby, nie wiem, jakoś teologicznie czy doktrynalnie uzasadnić to, że na przykład, nie wiem, służba wojskowa czy wyroki sądowe, kara śmierci to jest nie zapijaj, prawda, a wszystko inne to jest nie morduj albo odwrotnie. No, należałoby zbadać wszystkie teksty, nie mamy na to czasu, w których to słowo występuje. Ale tak jak powiedziałem, ten teolog mówił mi, że nie ma takiej przesłanki, ażeby robić dystynkcję pomiędzy nie zabijaj, nie morduj. Ja bym odpowiedział w ten sposób, że już w Nowym Testamencie, w tej części Ewangelii, gdzie jest przemowa Jezusa Chrystusa, kazanie na Górze Błogosławieństw, tam jest taka pewna interpretacja, może nie interpretacja, ale nawiązanie do przykazania nie zabijaj, kiedy Pan Jezus mówi napisano nie zabijaj, a no, tam jest już oczywiście słowo greckie, które jest wiernym tłumaczeniem tego hebrajskiego nie zabijaj, czy nie morduj. I Pan Jezus w tym kontekście mówi, ale ty, kiedy się już gniewasz na swojego brata, to zostaniesz poddany pod sąd, tam nawet jest mowa o ogniu piekielnym, a zatem, zresztą taki wątek też był na filmie i w prawdziwej historii Desmonda Dosa, kiedy on powiedział, ja już tak naprawdę zabiłem w swoim sercu, prawda, tam ta scena z tym bratem, z tym ojcem, czyli jeżeli Pan Jezus mówi, że można zabić nawet duchowo w swoim sercu, to wydaje mi się, że on rozszerza tą, a nie zawęża tą definicję przykazania nie zabijaj. Powiem tak, nie dając jakiejś takiej teologicznej odpowiedzi końcowej, jeżeli zginie ktoś mój bliski, to dla mnie nie ma znaczenia, czy to było morderstwo, czy to było tylko zabójstwo. To jest to samo. Ale to jest moja opinia. Ja mam też takie pytanie. Pan Bóg dał przykazanie, żeby nie zabijać, ale były też takie sytuacje opisane w Biblii, kiedy Pan Bóg właśnie posyłał ludzi po to, żeby zabijali. Czy pastor mógłby się do tego jakoś ustosunkować? Bardzo dziękuję za to pytanie. Ustosunkuję się, ale proszę o cierpliwość, dlatego że chciałbym właśnie w tej refleksji teologicznej, biblijnej, która będzie za chwilę, powiedzieć właśnie więcej na ten temat. Dziękuję. Teraz chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia drugiej sondy. Tak, oczywiście, i to jest sporo takich osób, które odmówiły zabijaniu. Sporo osób. Wiemy, że bardzo popularną i znaną postacią jest żołnierz niemiecki, prawda, który odmówił rozkazu zabijania w Polsce ludzi, ale nie tylko on. Oczywiście skazany został na rozstrzelanie, bo traktowany, no, nie wykonał rozkazu. Uważam to za duże bohaterstwo. Nie słyszałam, jakoś nie mam takiej wiedzy. Nie miałem takiej przyjemności, nie słyszałem. Znaczy podejrzewam, żeby... jedynie co mi przychodzi do głowy, tylko nie pamiętam jej nazwiska, sanitariusz, który odmówił noszenia broni w czasie walk. No to on jest chyba nawet, nie wiem, czy teraz jest beatyfikacyjny, jest proces chyba? Żołnierz, jak już jest żołnierzem, no to on ma broń na wyposażeniu, a więc nosić tą broń to on może. Broń sama nie strzela. Natomiast gdyby chodziło o żołnierza, który wysłany na przykład do ataku, mówi ja nie pójdę do ataku, bo to jest wbrew moim przekonaniom. Owszem, słyszałem o pewnych sektach, religiach, które taką zasadę głoszą i niektórzy nawet starają się tych zasad przestrzegać. Natomiast by wymienić jakieś konkretne nazwisko, to moja wiedza jest zbyt uboga, abym mógł je podać. I takich ludzi, którzy odmówili nosić broni, to znam. Na przykład mój kolega, ma tutaj znajomego w gromie, który jest sanitariuszem i odmówił noszenia broni, ale służy, właśnie pomagając innym ludziom. Słyszałam. Nie, ja nie słyszałam. Ja też nie. Nie słyszałam, nie. Szczerze mówiąc, to nie spotkałam się z czymś takim. Ja też nie.
Na pewno jest takich wielu, przypuszczam, że jest to pewnie jakiś problem, który gdzieś moralnie jest aktywny. Natomiast świeży przykład to teraz film, prawda, w kinie. Tak, słyszałem na lekcjach, on był medykiem, tak? Tak, tak, i on zrobił bardzo dużo dla swojego kraju i dla swoich ludzi. I te ludzi, którzy mówili, że on będą problemem dla nich, to on ich uratował. Yeah, not in a fight, but in a training, my a relative of mine refused to use the weapon, so he was beaten, like you have to use it, and they then accepted it, but it was really hard for him. Because you know, you have to use it if you are in the military, but he wasn't, he didn't support wars and weapons like us, so he refused it, and at the end, he was successful, he didn't use any weapon, yeah. Tak, wiem, że takie rzeczy się zdarzały. Nie potrafię przypomnieć sobie nazwiska tego żołnierza, ale to jest ktoś powołany do wojska, który poprosił o to, żeby mógł nie nosić broni, natomiast został sanitariuszem i na polu walki po prostu opiekował się rannymi. Drodzy Państwo, cykl naszych spotkań nosi tytuł Co mówi Biblia? Z podtytułem Kontrowersje w Biblii, kontrowersje w chrześcijaństwie. Zaczynamy dosyć od takiego dużego pułapu, bo wchodzimy z takim tematem, na bazie zresztą o tym, o czym dużo się ostatnio w Polsce mówi, na bazie filmu o Desmondzie Dosie, bohaterze, który nie używał broni, a został odznaczony najwyższym odznaczeniem, medalem przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście temat wywołujący, jak widzieliśmy w dyskusji czy w sądzie ulicznej, wiele kontrowersji, ale ponieważ naszym tematem jest co mówi Biblia, dlatego chciałbym kilka takich założeń wstępnych, które będą nam towarzyszyły praktycznie przez cztery spotkania, przez cztery tygodnie. Co Biblia mówi? Jest kilka takich zasad. Zasad hermeneutyki, czy zasad studiowania Pisma Świętego, z którymi chciałbym Państwa zapoznać. Są to zasady protestanckie, wywodzące się tam w prostej linii od Marcina Lutra. Sola Scriptura, tylko Biblia. A więc chcemy budować swój światopogląd jako chrześcijanie na tylko Piśmie Świętym, które uważamy za najwyższy autorytet. Sola Fidel, tylko wiara. Sola Gratia, tylko łaska. Solus Christus, czyli tylko Chrystus. Soli Deus Gloria, tylko Panu chwała. I szósty punkt, Tota Scriptura, czyli cała Biblia. Nie tylko jakieś fragmenty, nie tylko jakieś pojedyncze teksty, ale cała Biblia. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wykorzystując właśnie dzisiejszy temat i nasze studium na temat stosunku chrześcijanina do służby wojskowej, do walki, do zabijania. Popatrzmy na to słowo tylko Biblia. No, czytamy Biblię i zgodnie z tym pytaniem, które pani zadała, no można by powiedzieć, mamy sprzeczne przesłania, dlatego że widzimy pewien rozdźwięk, taki klasyczny, pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Bóg z jednej strony zachęca Izraela do walki, i są dosyć takie walki straszliwe, brutalne. I mamy z drugiej strony, o tym już powiedzieliśmy dzisiaj, Boga, który wzywa do nadstawiania drugiego policzka. A zatem zasada tylko Biblia jest tutaj może niewystarczająca. Trzeba teraz popatrzeć, jak tę Biblię studiować, jak tę Biblię rozumieć. Druga zasada i trzecia to tylko wiara, tylko łaska. I tutaj mamy bardzo ważny tekst, który w zasadzie jest taką podstawą wiary chrześcijańskiej, podstawową zasadą zbawienia z listu do Efezjan, gdzie w drugim rozdziale czytamy, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Ja bym poprosił ten tekst. Zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Czyli
Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to teraz warto, abyśmy się zastanowili, jak to w Piśmie Świętym działało. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mamy listę tak zwanych bohaterów wiary, którzy również brali udział w wojnach. I to jest bardzo ciekawe, jakie to były wojny. Ja bym chciał się na tej liście bohaterów wiary skoncentrować na tych wątkach, nazwijmy to, wojennych. W wierszu 29 czytamy, że przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi. Zginęła cała armia egipska. Był to ewidentny cud. Boża wojna. W wierszu 30 przez wiarę runęły mury Jerycha. Cóż to za wojna, kiedy armia izraelska obchodzi ze śpiewem, z bębnami, z okrzykami mury Jerycha i w pewnym momencie one po prostu ulegają kompletnej destrukcji. Potem autor listu do Hebrajczyków wymienia w kolejnych wierszach od 32 do 34 Gedeona, Baraka, Samsona, Jeftego, Dawida, Samuela, różnych proroków, którzy to wszystko, co robili, robili przez wiarę. Między innymi mamy tam Gedeona. Walka z Midiańczykami, Księga Sędziów to opisuje w 7 rozdziale. No dziwna wojna, dlatego że Pan mówi do Gedeona: zaliczny przy tobie zastęp, a to było 32 tysiące ludzi, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. A więc Pan Bóg jak gdyby ostrzega Izraela, daje jakąś taką wskazówkę, że tak naprawdę tu nie chodzi o to, że oni mają się sami wybawić, tylko to wszystko należy do Pana Boga. I potem mamy tą historię, która mówi o pewnej selekcji. W wierszu 3, kto jest bojaźliwy, kto jest lękliwy, niech odstąpi. Zostaje 10 tysięcy ludzi. A potem to doświadczenie z wodą w 5 i 6 wersecie, kiedy pozostaje grupa gotowych do walki 300 jedynie osób. I żeby było jeszcze w cudzysłowie śmieszniej, w 15 wierszu Bóg jeszcze przed rozpoczęciem wojny mówi: Pan wydał Midianitów w wasze ręce. Sprawa jest już rozstrzygnięta. I wojna wyglądała w ten sposób, że właściwie przy pomocy jakichś garnków, jakichś okrzyków sprowadzony został popłoch na szeregi armii wrogiej i dzisiaj byśmy powiedzieli, bez jednego wystrzału Izraelici odnieśli zwycięstwo. Dziwna wojna, prawda? Z perspektywy wyścigu zbrojeń, gdzie im więcej broni, tym lepiej, Bóg dokonuje selekcji. Im was będzie mniej, tym lepiej. A więc już widzimy, że nie chodzi o jakieś klasyczne wojny. Moglibyśmy mówić o Samsona i o jego włosach i o tej jego końcowej walce, kiedy przez wiarę pokonał wrogów, po to, ażeby pokazać, że tu naprawdę nie chodzi o włosy, nie ma tutaj żadnej magii. To było zwycięstwo wiary, zwycięstwo Dawida słynne nad Goliatem. Również podobna historia. To się działo wszystko przez wiarę. I można powiedzieć, niezgodne ze współczesnymi technikami walki. No ale jednak ktoś powie, te walki były. Trup się siał gęsto, ludzie ginęli, te walki były bardzo często okrutne i coś z tym musimy oczywiście zrobić. Dlatego z pomocą przychodzi nam kolejna zasada, solus Christus, tylko Chrystus. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale, wierszu 39, Pan Jezus mówi: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwa o mnie. To jest bardzo ważne. Dlatego, że Pan Jezus mówi tutaj o Starym Testamencie. Kiedy Jezus wypowiada te słowa, to ten zbiór ksiąg, które nazywamy dzisiaj Starym Testamentem, nazywa Pismami i mówi, że te Pisma składają świadectwo o mnie, o Chrystusie. Ktoś powie, no otwierałem Biblię tyle razy, czytałem Stary Testament, nic tam o Chrystusie nie ma. I to jest właśnie sztuka studiowania Pisma Świętego, ażeby zgodnie z tą zasadą, którą Jezus Chrystus prowadził, tego Pana Jezusa Chrystusa znaleźć. I On rzeczywiście tam jest. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to pokazuje ta zasada solus Christus.
i zasada jednocześnie studiowania Pisma Świętego, że Biblia nie jest podręcznikiem wojennym, tak samo jak Biblia nie jest podręcznikiem dietetyki, astronomii, historii powszechnej, rolnictwa i tak dalej. Zadaniem Biblii jest złożenie świadectwa o Jezusie Chrystusie. Jeżeli już mówimy, że jest to jakaś historia, to jest to historia zbawienia, czy historia planu zbawienia. W Księdze Apokalipsy, inaczej w Księdze Objawienia, w 13 rozdziale, wierszu 8, czytamy, że baranek, czyli Jezus Chrystus, jego ofiara, został zabity jeszcze przed założeniem świata. W innym rozdziale, w 14, czytamy, że Ewangelia jest Ewangelią wieczną. To nie jest, tu nie chodzi o księgi, które powstały pod koniec pierwszego wieku, ale Ewangelia jako dobra nowina o zbawieniu ma wieczny charakter, ustanowiona jeszcze przed założeniem świata. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wszystko, co znajduje się w Biblii, również w Starym Testamencie, podporządkowane jest realizacji Bożego planu zbawienia, ratowania świata od grzechu i od zguby. Pamiętacie, Desmond Doss mówił w swoim filmie, że w swojej historii pokazanej na filmie, że jego zadaniem jest ratować. On chce ratować. To jest zadaniem Ewangelii. Centralnym momentem tego planu jest oczywiście śmierć Jezusa Chrystusa, najbardziej znany tekst Pisma Świętego, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A zatem na ziemię, jesteśmy cały czas w Starym Testamencie, musi przyjść Bóg objawiony w ciele, aby ratować ten świat. I nawet w tej słynnej kolędzie, wśród nocnej ciszy, która jest śpiewana, są takie słowa: ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany. I te 4000 lat odpowiada mniej więcej biblijnej chronologii Starego Testamentu, wydarzeń opisanych w Starym Testamencie. Jezus był Żydem i naród izraelski został powołany właśnie po to, aby cieleśnie, jest to związane z planem zbawienia, jako człowiek mógł przyjść Bóg w ciele. I wszystko, co znajdujemy w Starym Testamencie, jest temu podporządkowane. Te wszystkie wojny miały na celu w tym odstępczym, pogańskim środowisku przetrwanie Izraela, obronę Izraela, przetrwanie narodu, który miał wydać Mesjasza. No ale dobrze, powiecie, no w porządku, plan zbawienia, piękna rzecz, ale przecież to były jednak wojny. Byli ludzie i nierzadko, jak to z ludźmi bywa, towarzyszyły im emocje, nienawiść, chęć zemsty. Przecież to nie ma nic wspólnego z pacyfizmem. Oczywiście nie zawsze dochodziło do tak cudownych interwencji bożych, jak to opisaliśmy przed chwilą na przykładzie Gedeona czy Samsona. Ludzie w Starym Testamencie rzeczywiście pałali zemstą, bo byli ludźmi, chęcią odwetu, to jest prawda. I dlatego teraz skłania się kolejna zasada interpretacji Pisma Świętego, czyli tota scriptura, całe pismo, zasada kontekstu. Już dzisiaj ją zastosowaliśmy wielokrotnie, mówiąc o historii zbawienia, cytując teksty z Nowego Testamentu w aspekcie chrystocentrycznym, ale jest jeszcze jeden kontekst. Nie wszyscy chcą to uznać, ale jest to tak zwany kontekst kulturowy. Kontekst kulturowy. Tak jak Bóg w Jezusie Chrystusie zniżył się, uniżył się do ludzkiego wymiaru, ludzkiego poziomu, tak samo Bóg działał w konkretnych ludzkich historiach, w konkretnej, również powszechnej historii. Jest to historia zła. Jest to historia człowieka. Jest to historia konfliktu między dobrem i złem. Pierwsza historia po upadku Adama i Ewy to jest właśnie historia zabójstwa. Kain zabija Abla. Brat zabija brata. Czy to jest wola Boża? Czy to jest Boży plan? No absolutnie nie. Jest to konsekwencja grzechu. I my w Piśmie Świętym czytamy, na przykład w Ewangelii Łukasza w 20 rozdziale, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Jeszcze lepsze takie określenie, czy nie wiem, nawet wręcz definicja Boga. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, wierszu 6,
Bóg jest życiem, ja jestem życiem, mówi Pan Jezus. Bóg jest istotą wieczną, istotą żywą. On nie ma nic wspólnego ze śmiercią. On nie wymyślił śmierci. I teraz Bóg po upadku człowieka w grzech, a konsekwencją tego grzechu jest zabójstwo i cała seria zabójstw, morderstw, Bóg z jednej strony szanuje wolę człowieka, jesteśmy obdarzeni wolną wolą, ale z drugiej strony pracuje nad człowiekiem w tych warunkach grzechu, tak aby Boży obraz sprzed upadku został odnowiony. I wiele mamy przykładów tego nawet w Starym Testamencie. Znacie być może historię, tak pokrótce do niej nawiążę, konfliktu pomiędzy Dawidem i Saulem. Saul dyszał nienawiścią do Dawida, który miał być jego następcą na tronie królewskim powołanym przez Boga. Saul sprawował w tym momencie władzę. I mamy całą historię w Starym Testamencie Dawida, który ucieka przed Saulem, któremu grozi śmierć z rąk Saula. I jest taka scena, kiedy Dawid chowa się w pewnej pieczarze, w pewnej jaskini i Saul, nie wiedząc o tym, że on w tej jaskini się znajduje, wychodzi po prostu za potrzebą. Odstawia swoją broń, swoje szaty i Dawid ma Saula na wyciągnięcie ręki. Ma w ręku miecz. Co robi? Odkrawa skrawek szaty Saula i nie ujawnia się. Potem dopiero Saul zdaje sobie sprawę po jakimś czasie, że Dawid zachował się wspaniałomyślnie. Dawid, można powiedzieć, uratował życie Saula, darował życie Saulowi. A więc mamy bardzo trudny Stary Testament, ale w tym Starym Testamencie mamy przejawy działania Bożej łaski, zupełnie sprzeciwiające się ludzkiemu sposobowi działania. I mamy w tym Starym Testamencie, na przykład w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, wierszu 18, takie słowa: nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twojego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Skąd my to znamy? Niektórzy mówią, że dopiero w Nowym Testamencie Pan Jezus wprowadza zasadę miłości bliźniego. Nie, Pan Jezus cytuje prawo, które występowało już w Starym Testamencie. Albo takie prawo jak, przepraszam, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, wierszu 4, kiedy jest powiedziane, że jeżeli znajdziesz zabłąkanego jakiegoś wielbłąda, który należy do twojego nieprzyjaciela, to oddaj mu go. Zwróć mu go. Nawet taka drobna sprawa. Wół tutaj mamy, nie wielbłąd. Ale chodzi o zasadę. A więc kiedy weźmiemy pod uwagę kontekst, również kulturowy, to pamiętajmy właśnie o takich słowach Pana Jezusa, który mówi: na początku tak nie było. A jeżeli to było, to to było dla zatwardziałości serc waszych. Pan Jezus akurat tutaj mówi o rozwodach, inny kontrowersyjny temat, ale jest to pewna zasada, którą możemy zastosować również do niewolnictwa, poligamii, którą przecież mamy w Starym Testamencie, a nikt dzisiaj w chrześcijaństwie z tym nie ma problemów, do mizoginizmu, czyli niechęci, wręcz nienawiści do kobiet. Bóg w cudzysłowie to dopuszczał, tolerował ze względu na warunki, w jakich znalazła się ludzkość, na ludzi, którzy nie byli w stanie tego pojąć, nie byli tego w stanie zrozumieć. A więc ten czynnik kulturowy jest bardzo ważny. W tej sądzie nawet widzieliśmy dosyć homogeniczna postawa tych, którzy poddawali byli sądzie w naszym polskim społeczeństwie dotycząca patriotyzmu i zupełnie inne zdanie pary, która przyjechała gdzieś tam spoza granic naszego kraju. Wystarczy wyjechać gdzie indziej i już jest inne podejście. No i oczywiście nie mogę nie wspomnieć o Hiobie i o księdze Hioba, bo być może właśnie historia Desmonda Dossa jest dzisiaj też taką historią, która pokazuje, że można w warunkach, jakie panują, zachowywać się inaczej. W księdze Hioba znamy ten wielki problem Hioba. Mamy historię człowieka, który cierpi, historię w powszechnym mniemaniu człowieka za coś tam ukaranego przez Boga. I on nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest jakieś głębsze tło tej historii. I w pierwszym rozdziale, wierszu 12, jest wyraźnie powiedziane, Hiob o tym nie wie, że Pan powiedział do szatana:
ty możesz zrobić wszystko, dotknąć wszystkiego, co ma, co w twojej mocy, ale tylko jego nie dotykaj. I popatrzmy kilka wersetów dalej, kiedy się to wszystko już zaczyna rozgrywać, przychodzą posłańcy i informują, że Pan, nie szatan, tylko Pan zesłał na Joba to wszystko. A w ostatnim rozdziale, w 42 rozdziale i wierszu 11, kiedy cała historia się kończy, również rodzina, przyjaciele, znajomi mówią, że tak naprawdę to Pan zesłał to wszystko na niego, chociaż Biblia mówi zupełnie coś innego. To jest też taka zasada hermeneutyczna, która pokazuje, że nie zawsze, kiedy czytamy coś nawet w Biblii napisanego, że to zrobił Pan, to koniecznie zrobił to Pan. To ludzie tak interpretują, że to zrobił Pan, ale niekoniecznie tak musi być. A zatem zbliżając do jakiegoś już finału i podsumowania, popatrzmy, że tylko z uwzględnieniem tych zasad hermeneutyki, czyli wykładnie Pisma Świętego, tych pięć sola i jedno tota scriptura, możemy zbliżyć się do jakiegoś zrozumienia tego problemu poprzez. I tutaj takie podzasady. Wydobycie z Biblii zasad uniwersalnych i w tym dzisiejszym naszym temacie taką zasadą uniwersalną, nadrzędną nad wszystkimi, jest oczywiście przykazanie nie zabijaj. Wzięcie pod uwagę historii Pana Jezusa i planu zbawienia, po prostu z chwilą przyjścia na ten świat Jezus wypełnił proroctwo. Był tym Żydem, który okazał się Mesjaszem, wypełnił plan zbawienia przy jednoczesnym odrzuceniu przez naród wybrany Mesjasza i w tym momencie kończy się definitywnie tak zwana teokracja, rządy Boga. One tak naprawdę skończyły się już z chwilą powołania królów przez Izrael, co było niezgodne z wolą Bożą, ale kończy się teokracja, czyli bezpośredni wpływ Boga. Natomiast Pan Jezus wprowadza coś, powołując oczywiście Kościół, który ma teraz starać się przywracać w swoim nauczaniu ideał utracony w raju, ideę Królestwa Bożego, wprowadza coś, co nazywamy dzisiaj rozdziałem Kościoła od państwa. Tekst, co cesarskie oddajcie cesarzowi, co jest Bogu oddajcie Bogu. Kolejna zasada to jest uwzględnienie konfliktu sumienia. To jest zasada z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr i Jan zostają postawieni przed radą nie za służbę wojskową, ale za to, że głosili Ewangelię. To było sprzeczne z ówczesnym prawodawstwem. I mówią, nie, w obliczu Boga my będziemy bardziej słuchać Boga, a nie ludzi. To jest klasyczny konflikt sumienia, gdzie apostołowie postanowili się przeciwstawić. Ale też jest jeszcze inna zasada w liście do Rzymian, która mówi, niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. A więc są pewne rzeczy, są pewne kwestie związane z sumieniem, kiedy chrześcijanin może rozstrzygnąć w swoim sercu, w swoim po prostu życiu, w swoich decyzjach. Ta ostatnia zasada, niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu, szczególnie obowiązuje w takich sytuacjach, gdy, no takich jak ta, kiedy nie mamy jasnego wyjaśnienia w Biblii. Masz czynić tak, albo masz czynić inaczej. Biblia mówi wyraźnie, nie zabijaj, prawda? I tu mamy taki przypadek. Z jednej strony mamy nie zabijaj, z drugiej strony brak zakazu pójścia do służby wojskowej, bo Jan Chrzciciel głosi poselstwo upamiętania, przychodzą do niego żołnierze, co mamy czynić? Jan Chrzciciel nie mówi, stańcie się pacyfistami. Jan Chrzciciel mówi, niech każdy pozostanie na swoim żołdzie. Bądźcie uczciwi, bądźcie dobrzy i tak dalej. Pozostańcie na swoim żołdzie. Z drugiej strony, pamiętając o kulturowości również i tej wypowiedzi, można powiedzieć, że Paweł mówi w liście do Rzymian, że władza nie na darmo miecz nosi, czyli mówi, bądźcie posłuszni tej władzy. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze. Ale z drugiej strony, kiedy następuje pojmanie Jezusa Chrystusa i Piotr wykorzystuje miecz, który posiadał, nawet do uszkodzenia tam ciała żołnierza rzymskiego, to wtedy Pan Jezus mówi, schowaj swój miecz do pochwy. Widzicie Państwo to napięcie?
jest Królestwo Ziemskie, jest Królestwo Niebiańskie i jego zasady. I my gdzieś stoimy tutaj pośrodku. Są to pewne dylematy do rozwiązania. Dylematy ludzi żyjących w tym świecie, ale jednocześnie oczekujących na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. A więc jak to jest z tym chrześcijaninem? Czy powinien walczyć? Pismo Święte mówi, że tak. W dwóch tekstach. Nie tylko, ale dwa chciałem wybrać dzisiaj. W liście do Efezjan w 6 rozdziale, wierszu 12, gdzie czytamy, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Toczymy walkę, toczymy wielki bój, tak jak toczył go Pan Jezus Chrystus. Tak jak mówimy zgodnie z tą zasadą solus Christus i sola fide, sola gratia, że odbywa się konflikt wiary, wielki bój wiary dobra ze złem. No i apostoł Paweł, który z jednej strony mówił, ażeby być posłusznym władzy, bo nie na darmo miecz nosi, mówi w drugim liście do Tymoteusza na podsumowanie swojego życia z więzienia, pisany list, znalazł się w więzieniu, był obdziektorem, był więźniem sumienia. Mówi, dobry bój wojowałem, wiarę zachowałem. A więc, drodzy, jak podejść do problemu służby wojskowej? Tej walce duchowej musi być podporządkowany również i stosunek chrześcijanina do armii, do służby wojskowej. Będą przypadki, tak jak przypadek Desmonda Dosa, że będzie dało się to wszystko pogodzić. Będą też takie, kiedy trzeba będzie okupić posłuszeństwo względem przykazania nie zabijaj, a są jeszcze inne przykazania, o których będziemy mówić i z którymi też Desmond Doss miał problem w armii, nawet może własną śmiercią. Desmond Doss był gotowy na śmierć przecież tak naprawdę. Pamiętacie tę historię w historii chrześcijaństwa mówiącą o tym, że był taki zwyczaj, że aby okazać lojalność cesarzowi, to trzeba było posypać trochę kadzidła przed cesarzem, co było uznaniem jego władzy. I byli chrześcijanie, którzy uważali, ponieważ cesarz uważał się za Boga, że jest to dla nich konflikt sumienia i powiedzieli nie, nie zrobimy tego. I karą za to była kara śmierci. Dzisiaj by ktoś powiedział, to jest fanatyzm, ale też dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy bardziej demokratyczne procedury i bardziej demokratyczne państwa. Dlatego każdy chrześcijanin musi rozstrzygnąć w swoim sumieniu, kierując się zasadami Słowa Bożego, jakiego dokonać wyboru. Powiedziałbym tak, w taki sposób, jak w Starym Testamencie Izraelici z wiarą walczyli, tak dzisiaj chrześcijanin z wiarą może nie walczyć fizycznie, będąc jednak naśladowcą Jezusa Chrystusa i walcząc w inny sposób. Chrześcijanin w swojej postawie może naśladować tego, o którym czytamy w liście do Filipian, ostatni tekst, który chciałbym pokazać, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Ciekawa rzecz, że ten opis postawy Pana Jezusa Chrystusa apostoł Paweł poprzedza słowami takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. A zatem podstawowe pytanie chrześcijanina, to pewnie było też pytanie Desmonda Dossa, to było pytanie, co Chrystus uczyniłby na moim miejscu. To jest ta poruszająca scena w tym filmie, kiedy Doss samotny na polu walki nie wie już, co zrobić. I tak jak Hiob mówi, co ty chcesz jeszcze ode mnie? Czego ty ode mnie jeszcze żądasz? I nie wie. Ale w pewnym momencie słyszy jęk rannego. I Doss kiwa głową, już nie mówi nic, już wiem i zaczyna ratować ludzi. Co Chrystus uczyniłby na twoim miejscu? Wyobrażacie sobie Chrystusa w armii, Chrystusa z bronią, Chrystusa strzelającego do ludzi, których zbawił na krzyżu Golgoty? Drodzy, na szczęście żyjemy
jeszcze w czasach pokoju. I to bycie względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, najlepiej ćwiczyć już dzisiaj i teraz. W naszej dyskusji wspomniałem o gniewie. Powinniśmy zadawać sobie też inne pytania dzisiaj. Nie tylko o służbę wojskową, ale czy ja na co dzień jestem uprzejmy? Czy ja na co dzień w stosunku do innych ludzi traktuję innych jako wyższych od siebie? Czy w moich słowach jest pokój? Nawet wtedy, kiedy mówię o ojczyźnie i patriotyzmie, czy może mowa nienawiści? Myślę, że każdy chrześcijanin ma w każdym momencie, nawet w okresie pokoju, okazję, aby pokazać, kim naprawdę jest. I to może być takie dobre ćwiczenie, takie szkolenie przed decyzją, czy iść do armii, czy nie. A jeżeli iść, to jak tam postępować? Myślę, że Pismo Święte daje nam dosyć sporo wskazówek na ten temat. Starałem się to Państwu przybliżyć i mam nadzieję, że jeżeli przyjmiemy te zasady, wykładnie Pisma Świętego, zasady hermeneutyczne, to też inaczej spojrzymy na te okrutne teksty, które znajdują się w Starym Testamencie. Tylko Chrystus, tylko zbawienie, tylko wiara. To pomaga podejmować właściwe decyzje.